jeszcze? O, ktoś przyjechał. Kto przyjechał? O, właśnie. O. To proszę ją uprzedzić, że będzie zaproszona do debaty, dobrze? Mhm. O, no to już mamy 4 osoby. Tak, to pamiętam. Ona była też chyba zaproszona no, na tę główną, co? Tak, 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 tak. No cóż, taksówkarze to siła. Jutro 10:00. No przepytasz go. No tak. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na 26. forum sprawozdawczym Instytutów Badawczych, na które przyjechali elektorzy ze wszystkich instytutów. Przypomnę Państwu, że elektorzy są wybierani przez rady naukowe poszczególnych instytutów. Przyjechali również zaproszeni goście, których chciałem na początku przywitać. Proszę Państwa, chciałem powitać Panią Joannę Mariańską z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Miło widzieć Panią. Przypomnę, że niedawno wspólnie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego żeśmy przeprowadzili konferencję na temat cywilnych instytutów badawczych na rzecz bezpieczeństwa kraju. Witam pana Ryszarda Jastrząba z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry. Pana profesora Ryszarda Pregiela, prezesa zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Stefana Góralczyka, wiceprezesa Naczelnej Organizacji Technicznej. Pana Marka Kisielowskiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Komunikacji i Rozwoju Związku NSZZ Solidarność, z którym ostatnio dość ciepło współpracujemy, ze Związkiem i z panem Markiem. Witam Jerzego Dudka, przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki Instytutów Badawczych Solidarności. Pana dyrektora Zygmunta Kraśnickiego, szefa Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Badawczych Unii Europejskiej. A także panią Renatę Rycerz i Piotra Świerczyńskiego, też z Krajowego Punktu Kontaktowego. Witam państwa. Witam panią Martę Niezgodę i Leszka Stypułkowskiego z firmy Index Copernicus, z którą też współpracujemy i będziemy współpracować, jak tylko zostaną obwieszczone wiarygodne wyniki na temat kategoryzacji. Poprosimy o taki sam raport, jaki państwo zrobiliście w 2014 roku. Przypomnę, z tego raportu wynika, że 13% pracowników naukowych wytwarza 34% dorobku naukowego, 84% wdrożeniowego wszystkich jednostek naukowych w Polsce. Zobaczymy, jak się teraz to zmieni. Witam panią profesor Barbarę Rymszę z Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Panią profesor Wiesławę Grajkowską z Komitetu Polityki Naukowej. Witamy. Profesora Mariana Szczerka, Janusza Igrasa i Krzysztofa Kochanka, naszych przedstawicieli w Radzie Głównej Nauki Szkolnictwa Wyższego, skutecznie działających na rzecz naszych instytutów. Witam pana prezesa Antoniego Świątka z Bosmalu, który zawsze z nami jest na każdym forum. Mimo, że formalnie już nie jest instytutem badawczym, jest skomercjalizowaną jednostką badawczo-rozwojową, ale dobrze się trzymającą naukowo kategorii A. Witam pana Zdzisława Woźniaka, dyrektora Biura Polskiego Związku Ogrodniczego. Dzień dobry. Witam profesora Józefa Suchego, przewodniczącego Rady Koordynacji Centrum Polskiego Odlewnictwa. Proszę Państwa, pierwsza część dzisiejszych obrad to dwugodzinna debata na temat Narodowego Instytutu Technologicznego, zagrożenie czy korzyść dla Polski, ale chciałbym ją poprzedzić krótkim filmem, właśnie kilkuminutowym z naszej konferencji w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Proszę bardzo, panie Robercie. Konferencji zorganizowanej przez Radę Główną Instytutów Badawczych pod patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego towarzyszyła sesja posterowa oraz wystawa eksponatów. Jakość i ilość wdrożonych przez cywilne instytuty rozwiązań zasługują na wielkie uznanie oraz wykorzystanie. Spotkanie ekspertów reprezentujących różne obszary wiedzy, których jednoczy praca na rzecz bezpieczeństwa Polski, stworzyło szeroką ofertę dla resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, służb mundurowych oraz centrów zarządzania kryzysowego. Trudno sobie wyobrazić współczesne techniki, które służą ochronie, zbrojeniu bez odlewów precyzyjnych
I takie technologie odlewów precyzyjnych jesteśmy w stanie zaoferować. Na kolejnych slajdach Państwo zobaczycie te rozwiązania, które już stały się naszym udziałem, zarówno Instytutu, jak i spółek zależnych Przedsiębiorstwa Innowacyjnego Odlewniczego Specodlew. Kolejna grupa materiałowa dotyczy pancerzy. Jest to unikatowe rozwiązanie, opatentowane w bardzo wielu krajach, typowo autorskie rozwiązanie Instytutu Odlewnictwa, które łączy w sobie zalety metalu, ceramiki i tak zaawansowanej technologii, jaką jest infiltracja ciśnieniowa. To są przykłady naszych realizacji. To jest linia naszych pieców w Nowej Dębie do produkcji części zapalników i amunicji strzeleckiej. To jest piec fluidalny wdrożony w poprzednim roku w zakładach lotniczych numer 2 w Grudziądzu. To są nasze realizacje w Indiach, ponieważ wdrażamy nasze technologie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To są nasze wyroby. To jest KDA 35 mm. Stalowa wola robiła to wszystko w metalu, natomiast te wszystkie części, które tu Państwo widzą, były obrabiane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, z wyjątkiem lufy, która była azotowana poza naszym instytutem, ale na naszych urządzeniach według naszej technologii. Pierwsze przykłady dwa dotyczą właśnie silników korpusów rakietowych wykonanych z bardzo wysoko wytrzymałej stali, bo tam chodzi o grubość ścianki i wytrzymałość jednocześnie. To był korpus silnika marszowego i startowego. Wyrób został wdrożony. Jak wiadomo, MESCO jest producentem gromów, piorunów i jest to wyrób, który cieszy się dużą popularnością. Pierwszy nasz wyrób to są specjalizowane fotodiody do systemu naprowadzania pocisków i rakiet. Ten wyrób robimy razem z Wojskową Akademią Techniczną i Telesystem MESCO. My robimy fotodiody, to potem jest składane do głowic pocisków. Nasze fotodiody są dość unikatowe, jedne z najlepszych na świecie. Pozwala to na bardzo duże zwiększenie czułości. My pracowaliśmy nad kostiumem do akwizycji ruchu i właśnie zastosowanie innych czujników poza tym inercyjnym czujnikiem ruchu może również być wykorzystane w połączeniu z tą taśmą tekstroniczną. Głównym celem było opracowanie silnika rakietowego, który tu Państwo widzą, który składa się z takich, można powiedzieć, trzech zasadniczych elementów. Komory spalania, która wypełniona jest właśnie opracowanym paliwem heterogenicznym, układu dyszowego oraz zapłonnika umieszczonego w układzie dyszowym. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić roboty mobilne dla służb specjalnych. To produkty do różnych środowisk, do różnych zastosowań. Można powiedzieć, że słuchamy potrzeb naszych klientów i w ten sposób kreujemy produkty, w ten sposób planujemy prace badawcze. Tak naprawdę ta konstrukcja nie jest specjalnie wyrafinowana, ale my dzięki niej, dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów postaraliśmy się znaleźć kompromis pomiędzy pojazdami gąsienicowymi, pojazdami kołowymi, łodziami, poduszkowcami. Kompromis polegający na tym, że tak naprawdę to jest łódź na pierwszy rzut oka, ale jest to pojazd, który może poruszać się po lodzie, po trawie, po piasku, po bagnach. Ostatni projekt, wielofunkcyjny pojazd do zadań specjalnych, Fanter, chcieliśmy pokazać, że jest możliwość rozwiązania problemów, które nurtują polską armię. Opracowano w Instytucie metodę otrzymywania nadtlenku wodoru. W czym rzecz? Rzecz w czystości tego nadtlenku wodoru. Drugi obszar, o którym chciałem powiedzieć, to system unieszkodliwiania, jak już tutaj nazwano, dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych. Rzecz może sama w sobie interesująca z powodu tego właśnie unieszkodliwiania, czyli de facto przechwytywania i zniszczenia. Okazuje się, że zdarzają się obecnie przypadki, że do tego typu drona strzelono pociskiem rakietowym za 3 miliony dolarów. No cóż, można i tak, ale my proponujemy metodę znacznie prostszą i umożliwiającą unieszkodliwianie dronów tam, gdzie one występują. Czasami nawet nad kancelarią premiera. Przykład modernizacji czołgu Leopard, czyli polonizacji wyrobu. Opracowujemy tutaj technologię i będziemy wdrażać do produkcji dwa rodzaje silników napędowych do, no powiedzmy, urządzeń niejezdnych. Chciałem pokazać dwa przykłady pojazdów z napędem 4x4, pojazdów czysto elektrycznych, które mogą mieć zastosowanie również dla wojska.
Szczególnie istotne jest może nie tyle brak hałasu i emisji spalin, co brak śladu termicznego w tych pojazdach. One są trudno namierzalne przez systemy detekcji podczerwieni, ponieważ emisja ciepła z tych pojazdów jest znikoma. System ratowniczy również uwzględnia przenośnik. I to przenośnik wyposażony w platformę do transportu materiałów, ale także do transportu ratowników i do transportu poszkodowanych. Proszę Państwa, tylko fragment tego, co było prezentowane podczas konferencji. Jeśli będzie okazja, jeszcze druga część filmu będzie prezentowana później. Proszę Państwa, chciałem krótko powiedzieć, zrobić wstęp do dzisiejszej debaty. Obecnie w Polsce działa 114 instytutów badawczych. To jest dość duży potencjał. Zatrudnienie ogółem 40 tysięcy pracowników, w tym 13 tysięcy pracowników naukowych, zaliczanych do grupy naukowych. Jak wspomniałem Państwu, dorobek już prezentowałem, te 13% wszystkich pracowników naukowych w Polsce osiąga 34% dorobku naukowego, czyli publikacje i tak dalej, i 84% wdrożeniowego. To jest niezły rezultat w mojej ocenie. Po 90 roku nasze instytuty były restrukturyzowane dość systematycznie. Różnie oceniamy te restrukturyzacje. Bardzo źle wypadła komercjalizacja, praktycznie ostał się tylko jeden dobry instytut, który wtedy przekształcił się w prywatną spółkę, mianowicie Bosmal. Reszta nie jest bardzo widoczna na rynku naukowym. Liczba instytutów spadła z 300 do 114, jak Państwo widzicie. Restrukturyzacja oceniana jest różnie, jak wspomniałem, ale dość dobrze wypadła konsolidacja. Część małych jednostek została włączona do jednostek większych i dlatego spadła ta liczba instytutów. Jak widzicie Państwo, procesy były różne. Była restrukturyzacja wewnętrzna, likwidacja części jednostek, komercjalizacja, likwidacja, konsolidacja. Dość korzystnie można ocenić reformę z lat 2008-2011, czyli pakiet 6 ustaw, w tym bardzo dobrej, nowoczesnej ustawy o instytutach badawczych, która wprowadziła dość istotne zmiany w relacji do tego, co było wcześniej. Przypomnę Państwu, zostały uporządkowane i zdefiniowane zasady funkcjonowania instytutu, zasady prowadzenia badań i wdrożeń. Również została zdefiniowana działalność na zasadzie non-profit, czyli przeznaczanie zysku na potrzeby wewnętrzne i również bardzo cenna rzecz, której wcześniej nie było, przeznaczanie zysku na fundusz badań własnych, co znakomicie zwiększało dotację statutową, uzupełniało. Obiektywny konkursowy tryb powołania dyrektora i podwyższenie wymagań dla dyrektora, co najmniej doktor ze znajomością języka obcego, języków obcych i doświadczeniem w prowadzeniu badań i wdrożeń. Niestety od pewnego czasu, a mianowicie w latach 2016-2017 została znowelizowana dwa razy nasza ustawa. Jest ona w tej chwili bardzo niekorzystna. Zostały zlikwidowane konkursy na dyrektora, co stwarza sytuację taką, że minister może powołać dowolną osobę spełniającą wymagania bez procedury konkursowej i bez opinii Rady Naukowej. Zniesiono wymóg znajomości języka obcego dla kandydata na dyrektora. Również minister powołuje zastępców, co już jest kuriozum w dzisiejszych czasach. Ponadto minister powołuje co najmniej 50% Rady Naukowej, a przewodniczącym może być osoba, która jest z tej części powołanej przez ministra. Te zmiany nie służą prowadzeniu badań i wdrożeń w Polsce, ponieważ wszyscy wiemy, ci, którzy pracują w badaniach, wdrożeniach, potrzebna jest pewna swoboda działalności, wolność działalności w badaniach i wdrożeniach i to jest ważne. Kolejną i właściwie ostatnią sprawą, którą chciałem omówić, to jest projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. 13 kwietnia tego roku został przedstawiony ten projekt, który sprowadza się do przekształcenia 35 instytutów nadzorowanych przez ministra rozwoju w jeden mega instytut. Rada Główna Instytutów Badawczych negatywnie zaopiniowała ten projekt, ponieważ z niego wynika utrata osobowości prawnej tych instytutów, które wejdą w tak zwany NIT, utrata tożsamości, utrata kontaktów międzynarodowych
i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dzisiaj poprosiłem kilka osób o to, abyśmy mogli się troszeczkę jeszcze bardziej zająć tym tematem. Ale zanim do tego dojdzie, chciałem przedstawić naszą kontrpropozycję. A właściwie nie chciałbym, tylko chciałem poprosić Andrzeja Kriegera, wiceprzewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, który od wielu miesięcy kieruje zespołem przygotowującym nasze propozycje. Takie propozycje, które po pierwsze nie szkodzą, po drugie wzmacniają nasze środowisko. Także mamy propozycje tworzenia pewnych sieciowych rozwiązań, którymi interesują się już niektórzy ministrowie nadzorujący instytuty. Proszę bardzo, Andrzeju. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, rok temu w tym miejscu prezentowałem koncepcję sieciowania instytutów badawczych. Ona spowodowała dość burzliwą dyskusję. Od tego czasu bardzo wiele się zmieniło. O pracach komisji, o których wspomniał pan przewodniczący, powiem jutro. Natomiast dzisiaj chciałbym właściwie jako wstęp do dyskusji przedstawić państwu jeszcze skrótowo projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym, ale także o tej propozycji, która została złożona jako rozwiązanie, które mogłoby być akceptowalne również przez instytuty badawcze. Otóż to, co najbardziej bulwersuje, to to, że Narodowy Instytut Technologiczny ma mieć osobowość prawną, a tej osobowości mają być pozbawione instytuty badawcze, które de facto mają tworzyć Narodowy Instytut Technologiczny. Na czele NIT-u będzie stał, czy ma stać prezes zarządu i być może 5 wiceprezesów. Kolegium doradców to 10 aktywnych zawodowo przedstawicieli środowiska gospodarczego i 5 przedstawicieli środowiska naukowego. Rada NIT to już jest ciało całkowicie polityczne, ponieważ mają być to osoby powoływane przez odpowiednich ministrów. Ta struktura jest państwu znana. Oprócz tych organów, które wymieniłem, jest jeszcze biuro NIT, które ma przejąć obsługę instytutów badawczych w wielu obszarach. Trudno to sobie wyobrazić, ponieważ chcę państwu powiedzieć, że z tych 35 instytutów powstałby organizm, który liczyłby 12 tysięcy pracowników. Podział na centra kompetencji, który jest również w projekcie ustawy, nie jest precyzyjny. Ta informacja, którą mamy od pana ministra Dardzińskiego, mówi, że tych centrów ma być od 4 do 7. Dzisiaj nikt nie próbował nawet zdefiniować obszarów badawczych, którymi miałyby się zajmować poszczególne centra kompetencji. Ale już zdecydowano, że instytuty badawcze będą grupowane w te centra kompetencji właśnie jako działające w strukturze organizacyjnej Narodowego Instytutu Technologicznego. Te centra kompetencji to są jedyne zapisy w projekcie ustawy, mają grupować właśnie instytuty i to, jak będą grupowane, ma być w statucie Narodowego Instytutu Technologicznego. Tego dokumentu nie ma, jak wiecie państwo, są próby rozpoczęcia prac nad tym dokumentem. No i rola koordynatora też zapisana bardzo ogólnie. To, co pan minister Dardziński w swojej prezentacji, przepraszam, wyłączyłem, może pan mi to... To, co pan minister Dardziński widzi jako wyzwania, tak naprawdę to są delikatnie określone zagrożenia. Przede wszystkim dotyczące przejęcia majątku wszystkich instytutów badawczych, przejęcia pracowników instytutów badawczych. Ale przede wszystkim to, co już dostrzega też Ministerstwo Nauki, to problemy z uprawnieniami, certyfikatami, które posiadają instytuty badawcze. I tu nie chodzi tylko o koszty, bo to jest oczywiście kosztotwórczy element odzyskania tych uprawnień, ale chodzi przede wszystkim o czas, jaki jest potrzebny, żeby ponownie instytuty te uprawnienia miały. Nasi zleceniodawcy w tym czasie znajdą innych wykonawców nawet poza granicami Polski.
co tak naprawdę jest jeszcze pomijane, to wysokie koszty transformacji. W ocenie skutków tych regulacji nie doszacowano, moim zdaniem, tak naprawdę rzeczywistych kosztów tej transformacji, które będą zapewne dużo większe. Istnieją obawy, że jeżeli to zostanie struktura utworzona bez odpowiedniego przygotowania, to ten potencjał, zamiast lepiej wykorzystywany, może być rzeczywiście wykorzystany zdecydowanie gorzej niż obecnie. To, co utracimy, o czym mówił pan przewodniczący, to dzisiejszą markę, rozpoznawalność wśród przedsiębiorców i nie tylko, również za granicą. O utracie uprawnień 200 akredytowanych laboratoriów już wspominałem. To nasze uczestnictwo w wielu organizacjach również jest pod znakiem zapytania, ponieważ nie mając osobowości prawnej, instytuty nie mają tak naprawdę nic. Zostają wykreślone z KRS-u i tak praktycznie jakby przestała istnieć dzisiejsza rzeczywistość. Jeżeli chodzi o projekty, to istnieje zagrożenie, że wszystkie te okresy trwałości, przede wszystkim wskaźniki, które zadeklarowaliśmy, mogą zostać niedotrzymane, jeżeli przejmie te zobowiązania NIT, a tym samym może to spowodować nawet zwrot otrzymanych dotacji. To, że tak duży organizm będzie miał mniejszą operatywność działania, szczególnie we współpracy z przedsiębiorcami, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. To jest, wystarczy popatrzeć na korporacje, które oczywiście wzmacniają swoją obecność na rynku, ale tak naprawdę tracą na tej operatywności. No te zmiany mogą spowodować odejścia z pracy w instytucie wielu, szczególnie młodych pracowników. Wiele spotkań odbyło się. Tutaj mamy na tej sali wielu sprzymierzeńców, którzy nam pomagają w przekonywaniu do nietraktowania instytutów tak rygorystycznie. To są spotkania, w których uczestniczyłem i tylko o nich chcę powiedzieć, natomiast pewnie w trakcie dyskusji będzie jeszcze wiele dodatkowych informacji. 28 kwietnia Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie dla wszystkich instytutów nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Mam tutaj podłączoną prezentację, która miała charakteryzować funkcjonowanie NIT-u. To spotkanie tak naprawdę miało przekonać również pracowników, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, pracowników Instytutu, ale według mojej oceny raczej spowodowało jeszcze więcej wątpliwości. 8 maja odbyło się posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych. I na tym posiedzeniu przedstawiłem koncepcję utworzenia NIT-u, ale inaczej. Za chwilę o tym powiem, z zachowaniem osobowości prawnej. 12 maja pracowaliśmy razem z komisją nad projektem ustawy, tak aby wyrazić już w zapisach tego projektu, o co chodzi, jakie zmiany są potrzebne, żeby instytuty mogły funkcjonować w ramach NIT-u, posiadając osobowość prawną. 15 maja odbyło się posiedzenie komisji, przepraszam, 12 było bardzo ważne spotkanie. 12 maja było posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej, w którym uczestniczyłam. Organ doradczy dla pana ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina. Co najmniej półtorej godziny dyskusji na temat tego projektu ustawy. Jest opinia komitetu, która w dużym stopniu popiera te propozycje, które przedstawiają instytuty, jak również podziela obawy o przyszłość instytutów, gdyby projekt miał być realizowany według zaprezentowanej koncepcji. W związku z tym 15 maja został ten projekt zmodyfikowany i tak zmodyfikowany projekt został przesłany do pana ministra Dardzińskiego, co uzgodniłem z panem wicepremierem Gowinem. 17 maja odbyły się dwa spotkania, jedno dotyczące regulaminu wynagradzania w NIT i drugie dotyczące statutu. W jednym uczestniczyłem, w tym, które dotyczyło statutu. Mogę państwa zapewnić, że spotkanie
które prowadził pan dyrektor Gaczyński, zostało przekształcone w kolejne spotkanie konsultacyjne, zresztą takiego określenia użył, ponieważ nie da się pracować nad statutem, jeżeli jest tyle wątpliwości co do samej koncepcji Narodowego Instytutu Technologicznego. A teraz krótko o tej propozycji. Utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego, który jest już w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jako informacja, jako sposób na realizację najważniejszych celów strategicznych dla gospodarki, wydaje się być przesądzone, ale można utworzyć tą strukturę, można również przyporządkować instytuty poszczególnym centrom kompetencji, ale instytuty mogą działać, zachowując osobowość prawną, jeżeli w ustawie o Narodowym Instytucie Technologicznym zostanie precyzyjnie określona rola nadrzędna, dominująca NIT-u w stosunku do instytutów. I wszystkie relacje można określić w ustawie. To jest tylko pierwsza strona tego projektu ustawy, która od razu pokazuje, że można, ponieważ NIT jest według projektu ustawy państwową osobą prawną, powołaną, było napisane, że do prowadzenia badań. Tutaj zostało to zastąpione do ukierunkowania i kontrolowania działalności instytutów badawczych. I wyraźnie jest zaznaczone, że jeżeli mówimy o instytutach badawczych, to mówimy o tych, które dzisiaj funkcjonują według ustawy o instytutach badawczych. Od razu jest propozycja, żeby nie wymieniać w ustawie instytutów, które mają tworzyć w ten sposób NIT, ponieważ zdecydowanie wygodniej jest to zrobić rozporządzeniem. Wszystkie skutki, chcę państwu powiedzieć, że przepracowaliśmy jako komisja ten projekt ustawy do końca, ale tylko w tych elementach. Nie poprawialiśmy go w innych, żeby nie poprawiać projektu ustawy, co do którego jeszcze nie wiemy, czy będzie, czy uzyska akceptację, czy jakieś elementy zostaną wykorzystane. Natomiast zmieniliśmy tylko te zapisy, które były po to, aby tą sytuację, nową sytuację prawną instytutów utrwalić. Czyli wszędzie tam, gdzie była mowa o jakichś bezpośrednich relacjach z NIT-em, można było całe rozdziały wręcz pominąć. Taki projekt ustawy ma również Rada Główna i możemy dalej nad nim pracować, ponieważ to nie jest dokument, który nadaje się do tego, aby go wprowadzić. To jest początek dalszej pracy nad właściwą koncepcją o Narodowym Instytucie Technologicznym. Wszystkie problemy, które powstają w wyniku właśnie tej jednej zmiany, znikają. Nie trzeba transformować instytutów, które mogą funkcjonować według dotychczasowych zasad. Na pewno można lepiej koordynować, bo wpływ, czy ten dominująca rola NIT-u nad instytutami badawczymi będzie zagwarantowana. Pozwoli to na utrzymanie, bo nawet na zwiększenie działalności tej sprawności operacyjnej instytutu. Zachowamy dotychczasową markę i nazwę. Tak również uprawnienia, co jest bardzo ważne. Będziemy mogli kontynuować nasze uczestnictwo we wszystkich organizacjach, jak również bezpiecznie finalizować nasze projekty. A także jeśli chodzi o komercjalizowanie, to myślę, że wiele instytutów jest w trakcie pewnych działań, licencjonowania. Ja mam taki przykład, że negocjuję kontrakt w Chinach na licencję technologii i nie wiem, czy zdążę go podpisać. Co najważniejsze, wszystkie cele, które zostały wpisane Narodowemu Instytutowi Technologicznemu, wszystkie można osiągnąć bez wyjątku w tej strukturze, którą proponujemy. Nie ma tu żadnych zagrożeń. Tak naprawdę trudno uzasadnić tak daleko idące zmiany w działalności instytutów, ponieważ korzyści czy cele nie są jasne. Zachowując osobowość prawną, można wszystkie te cele
czyli realizować rzeczywiście strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju równie skutecznie. Dziękuję Państwu. Jeszcze tylko informacja taka, rzeczywiście pan minister Dardziński na spotkaniu pod Kopułą sygnalizował, że po zakończonych konsultacjach będzie nowy projekt ustawy. Według danych, jakie mamy ze spotkań, powinno to być do końca miesiąca. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym zaprosić do dyskusji cztery osoby, panią profesor Wiesławę Grajkowską. Zapraszamy tu. Pana profesora Ryszarda Pregiela. Prosimy bardzo. Pana Marka Kisielowskiego. Witamy panie Marku. No i Andrzeja Krygiela oczywiście, żeby obronił to, co prezentował. Proszę Państwa, tytuł naszej debaty jest Narodowy Instytut Technologiczny, zagrożenie czy korzyść dla Polski. Chcielibyśmy Państwa poprosić o swoje refleksje na temat samego projektu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w kontekście tego, co prezentował Andrzej Kryger. Może po kolei Państwo tak swobodnie wypowiedzcie się o tym, co myślicie. Tu pana Marka Kisielowskiego szczególnie bym prosił o spojrzenie ze strony pracowniczej, bo pan reprezentuje związek zawodowy. Proszę bardzo, pani profesor. Dzień dobry Państwu, Wiesława Grajkowska, jestem członkiem Komitetu Polityki Naukowej. 16 maja, tak jak już tutaj pan wiceprzewodniczący powiedział, wydaliśmy opinię, naszą opinię Komitetu Polityki Naukowej na temat projektu ustawy o NIC-ie. Może tutaj Państwu przytoczę tylko niektóre fragmenty tej naszej opinii. Jeżeli chodzi o zasadność reformy sektora instytutów badawczych, to w zasadzie znaleźliśmy takie cztery punkty uzasadnienia. Koncentracja wysiłku badawczego instytutów badawczych na zagadnieniach ważnych dla gospodarki kraju. Lepsza koordynacja działań instytutów badawczych i doprowadzenie do efektu synergii, podniesienie poziomu badań instytutów badawczych, zwiększenie efektywności ekonomicznej instytutów badawczych. I w opinii komitetu zasadność tak określonej reformy nie budzi wątpliwości. Jeżeli chodzi o zakres reformy, to w naszej opinii Komitetu Polityki Naukowej uważamy, że reforma powinna objąć wszystkie resorty i uwzględnić specyfikę jednostek dysponujących dużą infrastrukturą badawczą, bo tutaj chyba ten problem infrastruktury badawczej projekt tej ustawy nie rozwiązuje. Następnie, jeżeli chodzi o strukturę NIT-u, to Komitet Polityki Naukowej jest zdania, że tworząc NIT jako holdingową strukturę instytutów badawczych zachowujących osobowość prawną, można osiągnąć wszystkie dyskutowane wyżej cele reformy, unikając jednocześnie ogromnego ryzyka chaosu organizacyjnego w momencie tworzenia NIT oraz paraliżu funkcjonalnego wynikającego z jego nieefektywnej struktury. Tutaj myślę, że Państwo też zgadzacie się z taką opinią. Również obawialiśmy się o działalność naukową NIT-u. Uważamy, że jednak instytuty, tak jak tutaj było to pokazane, prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i mamy obawy, że
utworzenie NIT-u trochę może wpłynąć na obniżenie badań naukowych prowadzonych w danych instytutach. No i teraz podsumowując, w opinii KPN-u instytuty NIT powinny prowadzić prace badawcze wykraczające poza prace aplikacyjne. Ocenę parametryczną można zastąpić bardziej odpowiednią formą ewaluacji, o ile taka zostanie wypracowana. Pracownicy NIT powinni mieć możliwość realizacji swoich karier naukowych, a w szczególności osiągania stopni i tytułów naukowych. Docelowo może to zapewnić współpraca z uczelniami pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich zachęt. No oczywiście duże obawy budziło nasze uzasadnienie projektu ustawy. Tutaj nawet żeśmy zawarli taką opinię, no nie wiem, czy powinnam ją przytaczać tutaj na forum publicznym, ale odważę się. Czytając uzasadnienie, można odnieść wrażenie, że instytuty badawcze są tylko siedliskiem wszelkich patologii, a jedynym celem proponowanej reformy jest wykorzystanie tych patologii za wszelką cenę. No i oczywiście budziła nasz niepokój to, co już Państwo tutaj podnosili na spotkaniach, nazwa NIT-u, która to nie jest nazwa jednak, jeżeli chodzi o tłumaczenie w języku angielskim, nie jest to zbyt szczęśliwa nazwa, prawda? Czasami budzi różne skojarzenia. Myśmy się nawet zastanawiali, czy jeżeli utworzyłaby się taka struktura holdingowa, czy by nie nazwać tego Narodowe Instytuty Rozwoju Gospodarczego, ale to już do dalszej dyskusji Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko Państwu wyjaśnię, że angielska wersja tłumaczenia jest różna, ale można to tłumaczyć jako gnida albo głupek. Czyli nie jest to najszczęśliwsze dla zagranicy i ci, którzy przygotowali projekt, no zapomnieli również o tym, ale to też jest istotne, jak nas postrzegają, bo będą skrótem używalnym stosowani zawsze tą nazwę. Profesora Prygiela chciałem prosić o prezentację, o swoje poglądy. Proszę profesorze. Ja myślę, iż mieliśmy okazję i ja, i moi koledzy z Izby przedstawić stanowisko Izby w tej kwestii. To mnie zwalnia z szerszego omówienia naszego stanowiska. Najkrócej wychodzimy z założenia, że instytuty i reforma instytutów to jest przede wszystkim problem przemysłu, nie instytutów badawczych. Trzeba tą reformę rozpatrywać z punktu widzenia tego, czy ona będzie służyła rozwojowi przemysłu, czy będzie li tylko zabezpieczała interesy poszczególnych instytutów. Ja myślę, że pytanie jest retoryczne. Problem nie polega na tym, czy odebrać osobowość, czy nie odebrać osobowość temu lub innemu instytutowi. Problem polega na tym, jak będzie postrzegany polski sektor, polska branża, polska technologia. Jeśli odbierze się to osobowość prawną instytutowi, który z tymi branżami jest związany. Izba w tej kwestii szykuje memorandum do premiera, z tym, że tak jak każde memorandum do premiera, wybór terminu złożenia tego memorandum jest niezwykle ważny. Nie można dwa razy pisać do premiera w tej samej sprawie. Przy dzisiejszym stanie umysłów my na dobrą sprawę nie wiemy, do czego w ogóle dążą projektanci tej ustawy. Wiemy jedno, że ustawa w takim kształcie, w takiej treści, jak została zaproponowana 13 kwietnia, jest ustawą złą. I ta rzecz jest także rozumiana dzisiaj przez projektantów tej pierwszej wersji. Izba stoi na stanowisku w tej rzeczy, najkrócej mówiąc, następującym. Po pierwsze, trudno w ogóle dyskutować o tym, czy Narodowy Instytut Technologiczny ma powstać, czy nie. Polska jest zbyt wielkim krajem, by takiego instytutu nie miała.
Wystarczy bardzo pobieżna znajomość Organizacji Nauki Europejskiej, by zobaczyć, że pod tym względem jesteśmy dosyć specyficznie zorganizowani. Wszystkie liczące się kraje, a Polska jest jednym z większych krajów Unii Europejskiej, posiadają potężne, wielobranżowe instytuty. Wielodyscyplinarne, może to jest lepiej powiedziane. I Polska takiego instytutu potrzebuje i moim zdaniem najwyższy czas, by on powstał. Problem więc nie polega na tym, czy taki instytut utworzyć. Problem polega na tym, czym on ma być. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem, żeby to był jeden instytut obejmujący wszystkie dyscypliny naukowe i wszystkie instytuty badawcze. Także takiego rozwiązania w świecie nie ma. Nie ma ani jednego kraju, gdzie jest tylko jeden instytut. Nie ma ani jednego kraju w Europie, nie tylko w Europie. I oczywiście założenie binarne, że albo NIT, albo każdy instytut z oddzielna, jest założeniem ani jedno, ani drugie nie do przyjęcia. I nie można także zakładać, że wszystko ma być zrobione według jednego schematu. Nawet Fraunhofer. Ja znam bardzo dobrze statut Fraunhofera. Ten statut mówi krótko, iż podstawowym statusem poszczególnych instytutów jest działalność jako wewnętrzna komórka organizacyjna Fraunhofera. Niemniej, jeśli Senat uzna to za stosowne, Instytut może otrzymać osobowość prawną. I 6 instytutów Fraunhofera taką osobowość posiada. Proszę rzucić okiem, że zostawiono te prawa nawet Senatowi, nie jakiemuś ministrowi, nie rządowi federalnemu. To sam instytut, jego władze decydują, czy osobowość prawną nadać, czy nie nadać. I ja także nie upierałbym się przeciwko tym, że część instytutów silnie z sobą związanych interdyscyplinarnie może także tworzyć silniejszą niż odrębne osobowości prawne organizacje. Ale odebranie osobowości prawnej instytutom, które są immanentną częścią branż przemysłowych, jak włókiennictwo, jak przemysł skórzany, jak metale nieżelazne, jest w ogóle nieporozumieniem. I to nie chodzi o to, proszę Państwa, że to odbiera się jakąś historię, to przede wszystkim niszczy się interes przemysłu. Dzisiejszy interes przemysłu. To nie tylko chodzi o ambicje ludzi, którzy tworzyli przez niekiedy 90 lat instytut. Przemysł bez własnego instytutu nie jest nowoczesnym przemysłem. Oczywiście ja nie mówię o technologiach kluczowych, nowych technologiach, powtórzę raz jeszcze, Fraunhoferze, ani jeden instytut nie powstał na zasadzie włączenia do Fraunhofera. Wszystkie instytuty od pierwszego w roku 1946 były tworzone tak, jak rozwijała się technologia i potrzeby przemysłu niemieckiego. Tam nie było nigdy pomysłu, likwidujmy dobry instytut, bo trzeba zrobić instytut narodowy. Ja nie chciałbym tego wydłużać. Stanowisko jest oczywiste. Po pierwsze, nie wiem, o czym dyskutujemy. Jest to pierwsza dyskusja także w układach międzynarodowych, a byłem na dziesiątkach przez wiele, wiele lat mojej działalności dla przemysłu i nauki. Pierwsza dyskusja w instytucie, który nie wiemy, co ma robić. Bowiem raz jeszcze, jeśli powiemy, że ma wdrażać idee powstałe w Polskiej Akademii Nauk i Szkołach Wyższych, to proszę Państwa, to wygląda na stwierdzenie z zakresu pisma satyrycznego, humorystycznego. I ja nie chcę tego uzasadniać, bowiem nie sądzę, że Państwo znacie lepiej czy gorzej ode mnie te sprawy. Raz jeszcze powtórzę. Pierwsza kwestia to jest powiedzieć jasno. Jakie obszary badawcze ten instytut będzie miał w swoich centrach kompetencji? Bo ja przyjmuję założenie, które ośmielam się twierdzić ministrowi obronią, że Polska nie zdobędzie się na tak niepoważny ruch, by wszystkie instytuty były włączone w jedną organizację. Tego nigdzie nie ma. Ja nie chcę mówić, jeżeli chodzi o Niemcy, 4 potężne instytucje. Fraunhofer, Leibniz, Helmholtz, Planck. Każde z tych od 4,7 miliarda euro po najmniejszy 2,5 miliarda euro.
dziesiątki tysięcy pracowników. I Polska co, ma być jeden instytut? Ja jestem przekonany, że ministrowie są na tyle przytomni, iż tego nie stworzą. Zachowują swoje instytuty. To nie chodzi, jeszcze raz powtórzę, o ministrów. Tu chodzi o branżę, tu chodzi o przemysł, tu chodzi o, także o opinię o polskim przemyśle na rynku światowym i rynku globalnym. I pierwsza kwestia to jest ocena, po co my go tworzymy. Bo tej odpowiedzi nie ma, bo jeśli jest taki zapis, jaki jest dzisiaj, to on jest śmieszny. Dwa. Jeśli chodzi o osobowość prawną, może być ona w nicie na pewno. Doskonale Helmholtz funkcjonuje, ma wszystkie instytuty z osobowością prawną. Nie ma przeszkód. Powtórzę raz jeszcze, nie broniłbym natomiast także jakiejś organizacji, która jest bardziej zwarta. Tylko musi być powiedzieć, po co i w jakiej dziedzinie. I to jest pierwsze założenie, które chcielibyśmy wyraźnie określić. Drugie założenie jest tego typu. Oczywiście my nie wiemy, kiedy ustawa się pojawi. Ja rozmawiałam z panem ministrem Dardzińskim 10 dni temu. Powiedział, że na koniec czerwca pojawi się nowa wersja, bo on w pełni się zgadza, że ta pierwsza była tylko wywołaniem dyskusji. Niemniej, powtórzę raz jeszcze, przy dzisiejszym stanie wiedzy, jeśli faktycznie ta nowa wersja miałaby do końca czerwca złożona być Radzie Ministrów, jest to niemożliwe wypracowanie dobrej ustawy w terminie 3 tygodni przy wszystkich innych pracach, jakie my tu mamy. Przedłużenie prac nad ustawą wydaje się koniecznością najbardziej racjonalną. I też o to wnioskujemy. Ja z odpowiedzi pana ministra Dardzińskiego, że projekt będzie na koniec czerwca drugi, można tylko to przywitać, ale nie sądzę, by do końca czerwca można było wypracować projekt na poziomie godnym złożenia Radzie Ministrów jako projekt do przedstawienia Sejmowi. I to jest drugi element, który chcielibyśmy uzyskać w tej dyskusji. Jak powtórzę raz jeszcze, przedstawi Izba. Izba ma pełne prawo do tego. Państwo służycie przemysłowi, nie sobie, nie instytutom, nie ambicjom nawet naukowym. Polskiemu przemysłowi. I interesy polskiego przemysłu w tej reformie nie mogą być naruszone. To jest nasze podstawowe założenie. I tyle, panie profesorze. Dziękuję. Proszę państwa, ja tylko taką swoją refleksją chciałem się podzielić, ponieważ no, uczestniczyłem bardzo aktywnie przy tworzeniu ustawy o instytutach badawczych w latach 2008-2010. I to była rzeczywista dyskusja, krok za krokiem, w zespołach, które przygotowywały najpierw założenia, potem projekt, potem były korekty w Sejmie i w Senacie. Byliśmy jako Rada Główna partnerem w tej współpracy. Dlatego mniej więcej rok temu, gdy pojawiły się pierwsze informacje o takiej ustawie, zaproponowaliśmy stworzenie zespołu, na przykład 4 osoby minister nauki, 4 osoby od nas, prawnik. I wtedy może powstałyby dobre założenia. Odpowiedź niestety była nie. My zrobimy i pokażemy wam i dopiero wtedy będziemy dyskutować. Mówię o tym, bo jest to troszeczkę zła metodyka tworzenia prawa. Tworzenia prawa gdzieś tam na biurkach urzędników, prawa oderwanego od różnych rzeczywistości, których oni nie dostrzegają, a które my dostrzegamy na co dzień. Problemy certyfikacji, aprobat, dopuszczeń i tak dalej. Sytuacji Instytutu na arenie międzynarodowej. To zostało w ogóle pominięte w tym projekcie ustawy o NIT-ie, a to jest. To taka moja refleksja pokazująca złą metodykę prowadzenia pracy badawczej, to nazywa się przygotowanie projektu ustawy o NIT-ie. Proszę Marka Kisielowskiego o wypowiedź. Proszę panie Marku. Dzień dobry państwu. Ja chciałem tutaj odnieść się może trochę szerzej niż tylko ze sfery związkowej, bo przypadło mi w udziale także zasiadać w Narodowej Radzie Rozwoju Prezydenta Rzeczpospolitej i patrząc na retorykę ministra Dardzińskiego, ministra Gowina czy pani minister Emilewicz, to pierwsze co uderza w tych relacjach, które mamy także w Kancelarii Prezydenta, to strasznie negatywna opinia o instytutach.
Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Ja nie rozumiem, dlaczego doktor politologii, jeden i drugi, ma taką wiedzę negatywną o instytutach technologicznych. Znaczy na podstawie czego? Jakie ma źródło wiedzy, jakie ma narzędzia oceny, że to ta sfera działalności polskiej nauki jest kompletnie do niczego, kompletnie nic nie warta, kompletnie do zaorania, używając kolokwialnego języka młodzieżowego. No to jest po prostu całkowicie niezrozumiałe. Wydaje się, że ktoś wprowadził tych państwa w błąd. Ktoś próbuje ich rękoma zniszczyć pewien potencjał narodowy, pewien potencjał naukowy państwa dla jakichś swoich celów, tak? Patrząc z punktu widzenia, zasiadamy z panem przewodniczącym w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, to mam takie wrażenie, że przedstawiciele resortów, czy to resortu dawnego gospodarki, resortu nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, raczej są zainteresowani finansowaniem przedsiębiorstw i podmiotów zagranicznych. I tutaj do tego wszystkiego nie pasują instytuty badawcze, bo instytuty badawcze niestety nie są podmiotami zagranicznymi. Lepiej tworzyć centra badawcze w podmiotach zagranicznych, niż współfinansować funkcjonowanie instytutów badawczych. Jak państwo popatrzą na system, na zasady grantowe z programu Innowacyjny Rozwój, tam instytuty badawcze są zawsze pokrzywdzone. Tam zawsze instytuty badawcze są uważane jako gorsze. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Jak jest ścieżka finansowania infrastruktury badawczej w tym programie, to jest oś 4.2, to instytuty w ogóle nie mogą się o to starać. Mogą się starać pewne uczelnie, które mają badania teoretyczne i mogą się starać podmioty przemysłowe. Przy czym, kto ma przede wszystkim centra badawcze w przemyśle? Mali i średni przedsiębiorcy czy duzi? Ilu dużych przedsiębiorców jest polskimi przedsiębiorcami, polskim kapitałem? Dlatego też to jest zadziwiające. Od 2 lat próbujemy z panem profesorem Rafalskim przekonać Komitet Monitorujący, żeby instytuty badawcze były traktowane choćby na równi. Już nie mówię, że priorytetowo, ale choćby na równi jak podmioty zagraniczne. I nie można tego zrobić. Dlaczego model NIT-u nie polega na tym, że to jest zachęta do wejścia, bo na przykład daje możliwość dodatkowego finansowania? Dlaczego mamy wspierać pieniędzmi, które są z Unii Europejskiej, niemieckie czy francuskie korporacje, a nie polskie instytuty badawcze? Ale to wynika właśnie z tej negatywnej retoryki. Tej retoryki, że w zasadzie to nie warto finansować instytutów badawczych, bo one nie mają nic do zaproponowania, bo one się zupełnie nie liczą, nie mają żadnego potencjału. Muszę powiedzieć, że zdziwieniem przeczytałem od list pana ministra Jurgiela do NSZZ Solidarność na temat instytutów rolniczych. Zdziwiłem się dlatego, bo pan minister Jurgiel, w odróżnieniu od pani minister Emilewicz czy pana ministra Dardzińskiego, napisał, że on widzi potencjał badawczy w swoich instytutach i co więcej uważa, że nie należy ich łączyć w jeden instytut, bo to zniszczy ich potencjał badawczy. I że on chce tworzyć właśnie system sieciowy. Jaki jest problem w tym zakresie? A problem jest taki, że nie wiem, czy państwo, prawda, na pewno państwo zauważyli, prawda, że NIT odbiera wszystkim innym, którzy nie wejdą do NIT-u, środki na działalność. Przez najbliższe 3 lata mamy zabrać pieniądze na badania statutowe wszystkim innym, którzy nie wejdą do NIT-u. To pewien sposób szantażu politycznego, żeby tą ustawę o NIT-ie wdrożyć.
Pan przewodniczący prosił mnie o to, żebym powiedział parę słów dotyczących spraw pracowniczych. Ja widzę dwa aspekty, naukowy i taki ogólnoludzki. Naukowy to taki, że ustawa o NIT-ie wyłącza pracowników NIT-u z normalnej ścieżki kariery akademickiej, naukowej. Tak? Nie ma tam w ogóle miejsca na habilitację. Doktorat ma pracownik NIT-u robić na uczelni, poza instytutem, bo instytutom odbiera się prawa naukowe, odbiera się prawo do doktoryzowania i habilitowania. Natomiast habilitacji tam w ogóle nie ma. Ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że to jest państwowa jednostka budżetowa. Państwowa jednostka budżetowa nie może finansować działalności ze swoich środków, która nie jest określona w przepisach. A jeżeli będziemy robić habilitację na zewnątrz, to będzie trzeba ją sfinansować. Proces habilitacyjny kosztuje w tej chwili między 25 a 30 tysięcy złotych. Czyli młody człowiek, który chciałby rozwijać się zgodnie ze ścieżką kariery i nie być przywiązany do NIT-u, tylko móc zmienić później na przykład i przejść na uczelnię, musiałby sam sfinansować sobie proces habilitacyjny. A drugie to zadziwiające i niezrozumiałe jest to, że odbieramy pracownikom ich charakter naukowy i nazywamy ich jakimś tam pracownikiem wdrożeniowym czy badawczym, który tak naprawdę jest niedookreślony. Nie wiadomo, co to znaczy. Zupełnie nie wiadomo, tak? Co to jest pracownik naukowy, to wiemy od czasów, kiedy funkcjonują instytucje naukowe w Polsce, czyli gdzieś tak od 1918 roku. Natomiast kto to jest pracownik wdrożeniowy, to nie bardzo wiadomo. Pan minister Dardziński ostatnio mówił o tym, że to chodzi o to, żeby się wpisać w doktorat wdrożeniowy, tylko że jakoś zapomniał, że sam przygotowując tą ustawę napisał, że żeby korzystać z tego dobrodziejstwa, trzeba pracować w przemyśle, a Instytut Badawczy nie będzie przemysłem, czyli doktorat wdrożeniowy nie jest dostępny dla pracownika NIT-u, albo pracownik NIT-u musiałby pracować na uczelni, w instytucie i jeszcze w przemyśle, tak, żeby zrobić doktorat wdrożeniowy. Później powiedział, że przecież można robić habilitację pracując równolegle na uczelni. No to zaraz, to ma pracować w NIT-ie czy na uczelni? A jak ma pracować w jednym i w drugim, to dobrze? Bo przed chwilą, jeszcze chwilę temu pan minister Gowin twierdził, że to niedobrze, jak pracujemy w wielu miejscach, a w NIT-ie powinniśmy pracować co najmniej w dwóch, żeby móc się normalnie rozwijać. Więc to jest zadziwiające. Zadziwiające są te zapisy i zadziwiające jest też to, że kierownictwo NIT-u jest wyłączone spod ustawy kominowej, jego wynagrodzenie. Jednostka budżetowa, która w odróżnieniu od innych może płacić dużo więcej kierownictwu. I ostatnie, na co chciałem Państwu zwrócić uwagę, to co ostatnio, o czym zostaliśmy ostatnio poinformowani na Narodowej Radzie Rozwoju. NIT ma przejąć nieudane inwestycje badawcze w Polsce. Wprost zostało powiedziane, że już minister Dardziński obiecał przejąć na przykład całkowicie niewykorzystany, bo niewyposażony budynek Cezamatu na Służewcu. I to, ale też już w Krakowie coś ma przejąć we Wrocławiu. Nie, ale chodzi o to, że NIT ma to przejąć, jeszcze NIT-u nie ma. Marku, jeszcze nie ma NIT-u, także nie przejął. Znaczy, mi chodzi o to, że to nie NIT przejął, tak? Natomiast chodzi o to, że właśnie jest taki pomysł. To wydaje się bardzo niebezpieczne, ponieważ te instytuty, które radzą sobie na rynku, będą musiały ten garb później sfinansować. To znaczy będą musiały sfinansować co gorsza dwa garby. Po pierwsze te wysokie płace kierownictwa NIT-u, które nie będą objęte ustawą kominową
i te nietrafione inwestycje badawcze, które trzeba coś z nimi zrobić, żeby nie zwracać pieniędzy unijnych, a uczelnie tego nie chcą dalej prowadzić. Dziękuję. Andrzeju, proszę tam króciutkie jeszcze refleksje, bo potem jeszcze chcieliśmy naszych gości poprosić o wypowiedzi, elektorów oczywiście też. Tak. Proszę Państwa, jeszcze parę takich komentarzy, uwag, również do tego, co zostało powiedziane. Ja naprawdę jestem zbudowany tą dyskusją na Komitecie Polityki Naukowej. Tu pani profesor uczestniczyła, więc wie, że członkowie komitetu naprawdę z troską o przyszłość instytutów dyskutowali z panem ministrem. I może rzeczywiście za mało w przeszłości dbaliśmy o to postrzeganie przez inne piony nauki, właściwe postrzeganie instytutów, ale to te głosy pokazały, że tutaj nie może być mowy o jakichś zmianach, które nie są podyktowane żadnymi przesłankami merytorycznymi. Uczestniczyłem w spotkaniu zespołem parlamentarnym do spraw przemysłu chemicznego. Takie spotkanie odbyło się, na które przyszedł pan minister Dardziński. Jeden z posłów powiedział wprost panu ministrowi: nie unikniecie oceny, że jest to kolejna ustawa kadrowa. Więc jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to może to jest odpowiedź na pytanie. Powiem szczerze, na argumenty takie merytoryczne, no wyjątkowo jak gdyby słabo reagują pomysłodawcy ustawy. Ponieważ mówienie o tym, że biuro NIT przejmie całą obsługę instytutów, tych 35, jest jakąś iluzją. No można być może zgromadzić prawników, którzy będą, nie wiem, tworzyli kancelarię dla NIT-u, ale to wcale nie zwiększy operatywności ani jakości pracy tych prawników. A już wielokrotnie mówiłem, że przygotowanie wniosków na projekty odbywa się bezpośrednio w kontaktach z badaczami. Rozliczanie projektów nie da się inaczej jak bezpośrednio z badaczami. Przygotowanie ofert dla przedsiębiorców, ta współpraca, codzienne kontakty, tego się też nie da poprzez jakieś specjalne biuro. Nasza przewaga polega na tym, że jesteśmy w przemyśle tyle razy, ile trzeba, i przedsiębiorcy o tym wiedzą, że nigdy ich nie zostawimy z problemem, jeżeli się podejmujemy jego rozwiązania. A służby techniczne tak samo muszą zapewniać pracę urządzeń badawczych, które dysponujemy. Moim zdaniem, chyba nie tylko moim, instytuty badawcze są dobrem narodowym, powstały rzeczywiście w realiach gospodarki rynkowej. To przedsiębiorcy są w stanie ocenić, jaką wartość, jaki potencjał i możliwości mają instytuty. Trudno jest ocenić nadzorującemu ministerstwu i trudno jest ocenić finansującemu ministerstwu, ponieważ ten ogląd jest zbyt pobieżny, zbyt ogólny. Tworzymy tyle różnych specjalizacji, mamy takie kompetencje, które naprawdę trudno jest komuś, kto się tymi sprawami nie zajmuje, nawet ocenić i zrozumieć. Dlatego uważam, że powinniśmy apelować o to, żeby dalsze losy reformy nie były już bez udziału instytutu, bo to, że jest niechęć, to czujemy. Z czego ona wynika, możemy się zastanawiać, ale ona na pewno jest. Nie jesteśmy zapraszani do tych dyskusji. Nie, nasze głosy często są pomijane. A przecież to jest w naszym interesie, żeby Narodowy Instytut Technologiczny dobrze funkcjonował. I wielokrotnie już powtarzałem, panu wicepremierowi Gowinowi również, że instytuty nie są przeciwko reformie. Instytuty są przeciwko temu projektowi ustawy, który naszym zdaniem nie spowoduje żadnych korzyści dla Polski. Dziękuję. Dziękuję. Mam pytanie do naszych pozostałych gości, bo taka jest moja rola, czy chcieliby również coś powiedzieć na temat tego, czym się dzisiaj zajmujemy, dyskusji, zagrożenie czy korzyści dla Polski. Proszę bardzo. Proszę, pan profesor Józef Suchy, a proszę bardzo, najpierw pani profesor. Dzień dobry. Anna Piotrowska, Instytut Technologii Elektronowej. Ja przede wszystkim chciałam podziękować pani profesor. Państwa opinia jest ogólnie dostępna i ja bym, jeśli ktoś z państwa nie czytał tej opinii,
to bardzo zachęcam, jest naprawdę wyważona, jest w niej wszystko, co potrzeba. Panu chciałam bardzo podziękować za to, że się właśnie pan zajął ścieżką kariery naukowej pracowników NIT-u, jak również sprawami właśnie płacowymi. Natomiast jeśli chodzi o pana profesora, przepraszam, tak mówię, ale wydaje mi się, że oczekiwałabym właśnie, oczywiście, że memorandum się raz pisze, ale czy nie można by jednak wyrazić opinii krajowej, powiedzmy polskiego przemysłu do ministerstwa, do ministra rozwoju, do pana wicepremiera Morawieckiego, że tak te instytuty zostawia. Dziękuję. Proszę, profesor Suchy. Proszę państwa, ja chciałbym tylko podkreślić jeszcze tą rolę instytutów jako tego interfejsu pomiędzy badaniami naukowymi a danymi sektorami przemysłu. My sobie po prostu w naszej branży, w naszym sektorze, który obejmuje ponad 450 przedsiębiorstw, nie wyobrażamy prowadzenia prac badawczo-wdrożeniowych bez obecności sprawnego, dobrze umocowanego prawnie Instytutu Badawczego. I to jest na pewno fundamentalny argument dla budowania jakiejkolwiek nowej struktury. Bo na temat potencjału instytutów, to chyba w tym gronie to byłby truizm, gdybyśmy musieli się przekonywać. A to, że z punktu widzenia gospodarki narodowej należałoby ten potencjał lepiej wykorzystać, być może trochę ukierunkować, też jest zasadne. Ale ja ciągle oczekuję jednej informacji. Czy Narodowy Instytut Technologiczny ma w pewnym sensie przełamać monopol NCBR-u i ma dysponować środkami, którymi pomagałby instytutom finansować najciekawsze kierunki badań? No to miałoby sens, ale tylko to miałoby sens. Bo są takie próby, których właśnie na komitecie monitorującym po IRU jesteśmy świadkami, gdzie próbuje się kuchennymi drzwiami, na szczęście nieudana dotychczas próba, wprowadzić zapisy, które na przykład pozwolą tylko NIT-owi uczestniczyć w konsorcjach, w projektach badawczych. No, jesteście państwo sobie wyobrazić, co to oznacza dla wszystkich pozostałych jednostek naukowych. I to nie tędy droga. Myślę, że ktoś powinien się jednoznacznie opowiedzieć, czy NIT będzie instytucją, która dysponuje finansami, które mają inspirować, koordynować, pomagać instytutom w działaniu na rzecz przemysłu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Leszek Stypułkowski. Witam państwa serdecznie, Leszek Stypułkowski, Indeks Copernicus. Pięknie dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy, można powiedzieć, z instytutami od tego naszego raportu, za który często obrywamy. I to jest taka informacja, że zrobiliśmy taki raport na potrzeby instytutów badawczych. Proszę państwa, nie, my zrobiliśmy raport oparty o fakty, które pochodziły z parametryzacji za lata 2009-2012, która była jakby zebraniem bardzo dużej liczby, bardzo konkretnych tak zwanych zdarzeń ewaluacyjnych. I teraz mamy kolejny okres, gdzie będzie można znowu porównać, co się zmieniło w całej polskiej nauce w perspektywie tych 8 lat. To słowo parametryzacja to jest chyba teraz taki największy postrach dla nas, tak? Za każdym razem się mówi, że parametryzacja nie, że coś innego musi być na miejsce parametryzacji. Proszę państwa, nie bójmy się tej parametryzacji, bo to jest tylko i wyłącznie opisanie tego, co robimy na co dzień, jako, czy państwo robicie jako naukowcy, w jakimś zunikowanym języku, zrozumiałym powszechnie dla wszystkich. To nie jest tylko na potrzeby ewaluacji, ale też szerzej, żebyście się państwo mogli swobodnie komunikować między sobą jako naukowcy i między całym rynkiem, między państwa klientami. Dlatego mi się wydaje, że taką rekomendacją pierwszą będzie poczekanie na wyniki kolejnej parametryzacji, które przecież będą no, lada miesiąc, tak? Będzie można zobaczyć, co się takiego zmieniło. Ja wiem jedną rzecz, że o ile w poprzedniej parametryzacji główny nacisk położono na publikacje polskich naukowców w zagranicznych czasopismach, o ile mam często problemy, żeby zrozumieć, czy to ma dużo sensu taka OMAS, to wiem, że jakby to zadziałało, tak? Czyli ta liczba publikacji wzrosła kilkukrotnie, prawie trzykrotnie w ciągu 5 lat. I teraz, jeżeli będziemy w stanie poprosić ustawodawcę o postawienie takich samych celów, czyli co konkretnie mamy osiągnąć, tak samo w NIT-ie, jak i w instytutach badawczych, tak? A może to będzie na przykład wprowadzenie ekologicznego transportu do 2020 roku, a może to będzie no, osiągnięcie przywództwa w produkowaniu energii odnawialnej, ale niech to będą konkretne wyzwania, które da się opisać za pomocą liczb,
da się postawić konkretne cele, ustalić motywatory i ścieżki dojścia, bo takie posługiwanie się ogólnikami typu koncentracja wysiłku na zagadnieniach ważnych dla kraju, to oczywiście tak, tylko co to za zagadnienie? Bo albo wiedzą to przedsiębiorcy, którzy są na samym dole, tak jak ja, będąc polskim małym przedsiębiorcą i szukając partnera w nauce, albo może wiedzą to, nie wiem, szefowie dużych koncernów, wokół których można budować krajowych koncernów, można budować takie plany, albo może wie to no, Komitet Polityki Naukowej w oparciu o pewne badania, ale oparte o fakty. O faktycznie jakby tu, gdzie jesteśmy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o pozycję polskiej nauki i gdzie najbardziej możemy, że tak powiem, inwestować, żeby można było to wesprzeć, żeby przed NIT-em postawić konkretne cele. Co ma być osiągnięte w ramach tych grup zadaniowych i kto może to dostarczyć? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Profesor Chmielewski, później Jerzy Dudek, Marian Szczerek. Proszę uprzejmie. I profesor Chmielewski. Dzień dobry Państwu. Andrzej Chmielewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. No, oczywiście zgadzam się ze wszelkimi tezami w wystąpienia panów, panelistów, pań, ale tak szczerze mówiąc to nie bardzo rozumiem, o co chodzi we wszystkim. To znaczy ja na uczelni tam pracowałem ze 35 lat, w instytucie też 35 lat, dalej pracuję na uczelni, dalej pracuję w instytucie. To nie razem 70, tylko równolegle. Tu była mowa o dwóch etatach, no niestety to czasami to się zgadza, ale w dużej części to były pojedyncze etaty. Natomiast ja nie widzę właściwie tutaj, ponieważ zarówno NIT, jak i te inne instytuty badawcze, o których mówimy, to właściwie nie widzę takiego podziału tej struktury nauki, co chcemy my osiągnąć. Mamy PAN, mamy uczelnie, mamy instytuty badawcze, prawda? Oczywiście w instytucie badawczym zrealizowałem takie projekty, których nigdy bym na uczelni nie zrealizował, prawda? Bo wszystko jedno, czy zmienimy po prostu strukturę nauki, no to tam wygląda to w ten sposób. Jeden profesor, dwóch adiunktów, trzech doktorantów i tak dalej. Ja czasami musiałem w swoich zespołach mieć 20-30 osób, jeszcze 20 z biur projektowych, duże projekty realizowaliśmy. Także właściwie ten start, powiedzmy, tej restrukturyzacji nauki wystartował troszeczkę dalej niż od początku, prawda? Bo dalej nie ma odpowiedzi co do funkcji tych poszczególnych działów. Dalej wydaje się, że nauka załatwi, znaczy uczelnie załatwią wszystko i tak dalej, co nie jest również prawdą. Na pewno i w Państwa instytutach znajdą się nisze, które nie istnieją na uczelniach. U nas w instytucie jest radiobiologia, jest radiochemia, jest chemia radiacyjna, których nigdzie nie ma na uczelniach i w kontekście nawet takim my mamy studium doktoranckie, 25 osób studiuje zagadnienia, których nie ma na żadnej uczelni, więc gdzie to się dalej będzie studiowało? Później oczywiście tak lubimy w pewnych układach, nie lubimy patrzeć na to, co jest w Europie, w innych. Lubimy, w tym przypadku mówimy, no dobrze, bo tam w Europie Fraunhofer i tak dalej, ale nawet w Niemczech są Forschung Centers, tak, choćby Karlsruhe, olbrzymie centrum, które i do Fraunhofera nie należy, nazywa się Umwelt und Technik, tak, czyli jest zupełnie technologicznym instytutem. Wobec tego my w tej chwili uczestniczymy w czterech projektach H2020. W sumie jest około 50 różnych instytutów z Europy, prawda? I z tego połowa jest uniwersyteckie jednostki, a połowa są przeróżne instytuty, które można wymienić i tak dalej. Dalej, no ja do końca też tam, akurat nasze ministerstwo wydaje się ma rozsądny pogląd na utrzymanie instytutów. Jest pewna dyskusja dotycząca w Ministerstwie Energii, ale również wiem, że nasi dyrektorzy departamentów, którzy są odpowiedni, również z panem ministrem Dardzińskim dyskutowali, że to nie powinno tak być. No niestety jak na razie nie doszli do wspólnych wniosków, prawda? Czyli no, powiedzmy pozostaje wiele wątpliwości, które państwo podnieśli, ale ja bym dodał jeszcze do tych wątpliwości ten podział tej nauki pomiędzy trzy sektory, o które wymieniłem na początku. Nikt jeszcze nie powiedział, jak to ma wyglądać i gdzie znajdą się te ważne sprawy, o których tu mówimy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę, Jerzy Dudek teraz. Szanowni Państwo, Krajowa Sekcja Nauki opracowała w szerokim zakresie opinię dotyczącą
ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Ustawa ta nie uzyskała naszej aprobaty, jest ona negatywna, można ją oglądać na naszej stronie internetowej. Nie będę tu powtarzał argumentów, które już tutaj padły, bo musiałbym się powtarzać, natomiast chciałem uzupełnić jeszcze wypowiedź pana profesora Kriegera, bo odbyło się jeszcze jedno spotkanie 9 maja, to było spotkanie w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiliśmy również naszą negatywną opinię o Narodowym Instytucie Technicznym. Byliśmy tam w dużej mierze uspokojani przez pana ministra Darlińskiego, który twierdził, że wiele spotkań odbył z dyrektorami instytutów, że już właściwie większość, może nie większość, ale część instytutów jest przekonana do tej ustawy. No i że po prostu, że zostały powołane zespoły dwa, jeden do statutu, drugi do regulaminu płac. No ponieważ nas bardzo też interesował ten zespół do spraw regulaminu płac, nie dostaliśmy na to zaproszenie. Na moją interwencję w Ministerstwie Rozwoju zgodzono się, żeby uczestniczył od nas jeden przedstawiciel. No według jego relacji to spotkanie nie odniosło wielkich efektów, po prostu było bardzo słabo przygotowane. W ogóle nie, nikt nie przedstawił żadnych jakichś tam szczegółów, ani nawet stanowisk, jakie by miały być w Instytucie Technologicznym. No więc myśmy podjęli szereg działań, między innymi do przewodniczącego Komisji Krajowej pana Piotra Dudy, który na naszą interwencję rozmawiał również z panem ministrem Gowinem, który, to była długa rozmowa w relacji naszego przewodniczącego, który stwierdził, że minister Gowin nas zaprosi na spotkanie. Mamy następne spotkanie właściwie już w środę w gabinecie pani premier dotyczącą tych spraw związanych z Narodowym, między innymi z Narodowym Instytutem Technologicznym i 14 czerwca mamy zaplanowane spotkanie już uzgodnione z ministrem Dardzińskim, gdzie będziemy podtrzymywać nasze stanowisko. Również liczymy jak zwykle na współpracę z Radą Główną. Mamy wiele wspólnych, że tak powiem, przemyśleń i myślimy, że oby nam się to powiodło. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę. Proszę teraz Marian Szczerek niedaleko tutaj. Jurku, daj tu. Dziękuję. Proszę Państwa, ja ze zdziwieniem, chociaż wiem, że tak jest, słyszałem to, o czym powiedział kolega Kisielowski i o czym się mówi w tych forach, również prezydenckich, o tej złej marce, którą przypisuje się instytutom. Dlatego ze zdziwieniem, bo jak tu pani profesor mówiła, przedstawicielka Komitetu Polityki Naukowej, który reprezentuje wszystkie sektory nauki i wyraził jednoznaczne, znakomite stanowisko w tej sprawie, podobnie jest w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasi przedstawiciele, który profesor Rafalski wymienił, nigdy my nie mieliśmy problemu z utarciem stanowiska takiego, które odpowiada naszym potrzebom, stanowiska, które reprezentuje pion uczelniany i pion Polskiej Akademii Nauk. Więc i jak idzie ten projekt, już dwukrotnie stanowisko Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmowała i ciągle takie same. Więc to jest drugie to stanowisko. A zatem nie jest to tak, że ta negatywna opinia o instytutach jest generowana przez uczelnie czy przez środowiska Polskiej Akademii Nauk. Jest problem taki, że sprawa funkcjonowania efektywności to jest świata działającego na rzecz innowacyjności, to jest kwestia mechanizmów, a my zaczynamy od struktur. Najpierw pomyślmy o mechanizmach, wtedy struktury. W tej chwili są prace, trwają prace nad sprawami, nad ustawą o szkolnictwie wyższym, nad ustawą o finansowaniu nauki, nad ustawą tytułu stopnia naukowych, no i nad ustawą naszą. Ale nasze jakimś dziwnym przypadkiem idzie przodem. I to strukturą, nie mechanizmami. Mechanizmy generuje ustawa o finansowaniu nauki. Plus do tego jeszcze o innowacyjności. No tam mogłoby troszeczkę być wcześniej, bo dotyczy głównie przemysłu, ale tak, żeby nam służyło. To był stanowił background. Okej. A zatem ustawa strukturalna, jakby równolegle patrzeć, ustawa o szkolnictwie wyższym jest rozłożona na 3 lata, jak wiemy, spokojniej. To też powinno być tak rozłożone. To powinno pójść synchronicznie, te wszystkie 3 sprawy. A potem ustawa o finansowaniu nauki i aspektowa, w aspekcie rozwoju kadrowego, ta ustawa o tytułach stopni naukowych. Wtedy mamy jakiś porządek rzeczy ułożone, wszystko zaplanowane. Proponuję
jeżeli jutro minister Dedziński by nas odwiedził, mam nadzieję, że w ogóle on to zaproponuje. Proszę Państwa, jeżeli te środowiska nas negatywnie nie opiniują, to kto w takim razie, gdzie są generowane? No łatwo zobaczyć, mamy lobbying biznesowy i lobbying polityczny. O politycznym się nie będę wypowiadał, bo tu padały określenia kadrowe czy jakieś inne, ale biznesowy. Rzeczywiście w komitecie monitorującym POIR-u, gdzie też bierzemy udział tutaj, jak profesor Suchy powiedział, w tym przedstawiamy te sprawy, dlaczego nie są równorzędnie traktowane jednostki pracujące na rzecz innowacyjności w tych pieniądzach, które dotyczą właśnie innowacyjności. No grochem o ścianę, nie możemy tego rozbić, dlatego że tam jest lobbying biznesowy, o którym powiedział kolega Kieślowski jednoznacznie. No więc może by warto powiedzieć, zacząć od tego narodowego, żeby to był na przykład Narodowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Zacząć od tego narodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Grzegorz Tomczyk, Państwowy Instytut Weterynaryjny. Proszę Państwa, ja mam przyjemność uczestniczyć już drugą kadencję w Radzie Głównej Instytutów Badawczych i imponuje mi ciągle to, że Rada mówi ciągle jednym głosem, jednym językiem. Nawet w obliczu tego, co teraz nas dotyczy wszystkich, czyli tego, że oto 35 instytutów, które wejdą do tak zwanego NIT-u, będą finansowane i utrzymywane kosztem jak gdyby pozostałych instytutów. Jest to mało pocieszające zapis, gdzie się mówi o tym, że pozostałe instytuty w jakimś tam następstwie będą mogły do tego instytutu dołączyć. Zatem cofnięcie dotacji statutowej znacząco osłabia w pozostałych instytutach potencjał badawczy, jakim jest kadra naukowa i aparatura naukowa. My zdając sobie sprawę, ja oczywiście mówię w tym momencie bardziej w imieniu instytutów branżowych, tu pan profesor podkreślał, że nie walczymy o instytuty, walczymy w tym momencie o jakość branży. No proszę Państwa, trudno sobie nie zdać sprawy z tego, jakim wielkim potencjałem narodowej gospodarki jest rolnictwo. Ten potencjał naszego rolnictwa i naszego eksportu żywnościowego przede wszystkim był tworzony między innymi w oparciu o badania wykonywane w instytutach badawczych zrzeszonych wokół ministra rolnictwa. Zatem proszę Państwa, utrata tej dotacji finansowej, którą się proponuje, ja nie chciałbym pominąć szerokiego charakteru, jakim jest specyfika działalności instytutów branżowych rolniczych. Otóż ta działalność badawcza i wdrożeniowa i upowszechnieniowa tych instytutów dotyczy szeroko pojętego obszaru sektora rolno-spożywczego, począwszy od prowadzenia hodowli twórczej, opracowywania technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, metod ochrony roślin, leczenia zwierząt, przetwórstwa rolno-spożywczego, czy dotyczących organizacji i opłacalności aspektów społecznych prowadzonych procesów w szeroko pojętym tym sektorze rolno-spożywczym. Proszę Państwa, ta działalność ma charakter wieloletni. Ja z punktu widzenia mojego instytutu mamy zawsze tą samą przesłankę, niezależnie od tego, czy badamy choroby zwierząt, czy badamy żywność pochodzącą od tych zwierząt. To się wszystko przekłada zawsze u nas poprzez takie oto hasło zdrowe zwierzę, zdrowy człowiek. I nie ulega wątpliwości, że działalność instytutów rolnych może być porównywalna w obliczu zagrożeń zdrowia konsumentów i zdrowia publicznego ogólnie z działaniami instytutów zrzeszonych wokół ministra zdrowia. Stąd, proszę Państwa, uważamy, że z naszego punktu widzenia, ze względu na to bezpieczeństwo publiczne państwa w zakresie zdrowotności, powinniśmy być traktowani odrębnie, ale analogicznie jak instytuty stowarzyszone w systemie ochrony zdrowia. Chcę podkreślić, że w tych instytutach rolniczych w 6 co najmniej z nich są prowadzone tak zwane programy wieloletnie. Z tych programów wieloletnich wynika oto to, że rządy kolejne, państwo nasze może ukierunkowywać, proszę Państwa, swoją politykę rolną państwa, a sprowadza się do tego, że jeżeli ja prowadzę jeden z tych programów badawczych, to wiem na przestrzeni tych kolejnych lat, jakie zagrożenia istnieją, która choroba jest zagrożeniem epizootycznym, a która już nie. I możemy podpowiadać, na co bardziej kumulować uwagę i zabezpieczać ewentualnie środki po to, żeby państwo nasze nie utraciło. Żeby nie utraciło przede wszystkim statusu tego wspaniałego eksportera żywności. A wiemy, że zapędy takie były. Kolejne medialne, rozmuchiwane, często ponad wyraz mijające się niekiedy z prawdą informacje o soli, o mięsie takim czy innym.
I wreszcie, proszę Państwa, rozwój kadry. No jest to szalenie, proszę Państwa, niepokojące, ponieważ ja nieskromnie powiem, jestem w kolejnej już kadencji, może czwartej Rady Naukowej. I w tej Radzie Naukowej promowaliśmy między innymi stopnie, a nawet tytuły wielu pracowników uczelni. Dzisiaj dziekani, a nawet mogę powiedzieć, że rektorzy niektórych wydziałów weterynaryjnych wykonywało swoją karierę naukową w oparciu o badania, z jakich mogli skorzystać w jednym z moim chociażby instytucie. Stąd, proszę Państwa, odebranie nam tego statusu nadawania stopni i tytułów naukowych jest oczywiście kolejnym dużym zagrożeniem, bo to buduje oczywiście markę instytutów. Jak to się przekłada praktycznie, proszę Państwa? No znowu powiem nieskromnie, jest konferencja patologiczna związana chociażby z taką dziedziną, którą ja uprawiam, patologia drobiu. Na tej konferencji jest 30 doniesień, z tego 18 jest z Instytutu Weterynarii, z jednego zakładu. To przekłada się, proszę Państwa, że potencjał, który drzemie w instytutach tych resortowych, niekoniecznie to, co się zarzuca, nie obejmuje całokształtu niezbędnych dla rozwoju sektora rolniczego i żywnościowego, polityki rolnej państwa, prac badawczych, które by miały robione być na uczelniach i ewentualnie w polskich instytutach Polskiej Akademii Nauk. Zatem uważamy, proszę Państwa, za konieczne, aby funkcjonowanie tej grupy instytutów w bezpośrednim nadzorze ministra rolnictwa pozostało utrzymane, bo ono niewątpliwie będzie zawsze dużym wsparciem do rozwoju sektora tego rolno-spożywczego i oczywiście finansowanie tej działalności statutowej z budżetu państwa. Ono jest konieczne na utrzymanie tego, proszę Państwa, zaplecza. Nie jest tak, że minister w ramach naszych, proszę Państwa, środowisk nie rozmawia się o konsolidacji potencjału naukowo-badawczego. To dzieje się równolegle, niezależnie od dyskusji nad ustawą, która właśnie mam nadzieję, że ciągle jeszcze mamy na nią wpływ, bo słyszę, że do końca czerwca jeszcze będzie to co najmniej dyskutowane. Ta konsolidacja następuje bieżąco, a wyrazem jest to, że od pewnego czasu pomysłem właśnie upowszechniania wiedzy dla odbiorcy, jakim jest, no niestety, niełatwy odbiorca, bo to szeroki odbiorca, indywidualny rolnik w całej Polsce w liczbie 1,2 miliona czy może jeszcze więcej, to upowszechnianie, transfer wiedzy poprzez bezpośredni kontakt, jakim są w tej chwili tak zwane ośrodki doradztwa rolniczego, które zostały skonsolidowane również pod ministrem rolnictwa i my od dłuższego czasu jeździmy, wykładamy tą wiedzę, żeby oni mogli transferować ją dalej. Ja mam oczywiście taki postulat, ale zachowam go na jutro, bo chodzi o zgłoszenie konkretnego zapisu w ustawie. Także dziękuję bardzo i odczytam go, jeśli będzie możliwość jutro. Profesor Zbigniew Śmieszak, momencik. Potem Henryk Skarżyński. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja myślę, że zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, o czym dyskutujemy. Dyskutujemy o przyszłości jednego z pionów nauki, pionu instytutów badawczych, który z założenia jest pomostem między naukami poznawczymi a przemysłem, który z założenia jest bezpośrednio powiązany z gospodarką, który z założenia ma wysoką efektywność badań i to się sprawdza w naszej działalności. I to wszystko jest wyrażone w dotychczasowych ustawach. Naruszenie tej funkcji instytutów badawczych to jest naruszenie również ich tożsamości i kierunków działania. Oczywiście, że sprawa została, że tak powiem, wywołana przez projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym, no który jest projektem tak złym, że trudno wyobrazić sobie jeszcze gorszy. Natomiast bardzo ważne jest to też, co powiedział dzisiaj pan Kisielowski, mianowicie, że sytuacja jest o tyle groźniejsza, ponieważ stworzono jakby atmosferę wokół instytutów badawczych jako instytutów, które posiadają nie najlepszą organizację, nie najlepsze wyniki i w związku z tym należałoby je totalnie zreorganizować.
Potwierdzeniem tego jest ostatnia wypowiedź pana ministra Dadzińskiego w ostatnim forum akademickim. Przyznam się, że ta wypowiedź mnie z jednej strony utwierdziła w tym, że ukierunkowanie ze strony Ministerstwa Nauki jest bardzo wyraźnie na zmiany o charakterze bardzo zasadniczym w sferze instytutów badawczych, a jednocześnie, że ta wypowiedź jest pełna nieścisłości czy przeinaczeń. Otóż odniosę się do takich stwierdzeń, mianowicie, że NIT oznacza ściślejszą współpracę Instytutu z polskimi przedsiębiorstwami, że NIT oznacza zdecydowanie większe podkreślenie działań jako łącznika między nauką a gospodarką. Przecież rzeczywistość jest zupełnie inna. My jesteśmy bardzo silnie powiązani z przedsiębiorstwami, realizujemy wszystkie projekty najczęściej wspólnie w ramach wspólnych działań, w ramach współpracy z zespołami inżynierskimi poszczególnych przedsiębiorstw, przy udziale bardzo często uczelni czy nawet Polskiej Akademii Nauk. Więc jeżeli jest taka sprzeczność stanowisk w tym zakresie, to rzeczywiście wymaga to działań o charakterze można powiedzieć politycznym. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem wszystkich wypowiedzi ze strony tych, którzy biorą udział w panelu. Pan profesor Pregiel bardzo wyraźnie podkreślił, że dyskutujemy również o nauce przemysłowej, że przecież naruszenie pozycji tej nauki przemysłowej będzie wielką stratą dla naszego kraju. A przecież doskonale wiemy, że nasze instytuty badawcze od kilkudziesięciu lat są centrami badań i rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarczych. I nawet można powiedzieć, że nie byłoby takiego rozwoju polskiej gospodarki, gdyby nie było tego bezpośredniego działania ze strony instytutów badawczych. Powstaje pytanie, jak w takim razie podejść do tej całej sprawy. Otóż myślę, że nie jest nieznane, że kilkakrotnie na różnych spotkaniach przedstawiałem propozycje w tym zakresie, proponując, aby działalność NIT-u miała charakter jakby dwupoziomowy. Mówiłem o tym na ostatnim spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju, mówiłem o tym ostatnio również na Europejskim Kongresie Gospodarczym. To rozwiązanie jest bardzo proste i myślę, że korzystne dla wszystkich, również dla naszego rządu, dla naszej gospodarki, dla polskiej nauki w całości. Operatywne zarządzanie powinno pozostać w gestii poszczególnych instytutów w pełnym obszarze, w pełnym zakresie, pozwalający na normalne funkcjonowanie instytutu, a więc w zakresie i administracji, i finansów, i umów, i służb technicznych, kadr i tak dalej, a w wyniku tego przecież kierownictwa instytutów ponoszą pełną odpowiedzialność za osiąganie dobrych wyników. Pan przewodniczący Rafalski mówił, co by było, gdybyśmy mieli utraconą osobowość prawną. Przecież utracenie osobowości prawnej pociąga za sobą wiele, wiele negatywnych konsekwencji, które enumeratywnie można wymienić i to zresztą w dużym stopniu miało miejsce. A więc utworzenie NIT-u bez utrzymania przez instytuty osobowości prawnej doprowadzi w sposób nieodwracalny do osłabienia nauki przemysłowej, o której tak wyraźnie pan profesor Pregiel mówił, do osłabienia związków z przedsiębiorstwami i całymi branżami, czyli do zmniejszenia efektywności badań. Jednocześnie bardzo wyraźnie można określić, jaka będzie działalność zarządu i organów NIT-u. Ona powinna być ukierunkowana na zagadnienia strategiczne i można wymienić, co należy rozumieć przez te wszystkie działania strategiczne. Jest miejsce dla działalności instytutów badawczych, jest miejsce dla funkcjonowania NIT-u jako całości, w szczególności dla zarządu i organów NIT-u. Wydaje się, że to jest jedyne rozsądne działanie, które w tym zakresie można
można realizować. Martwi to, że jak dotychczas stanowiska ministrów nie są do końca klarowne, chociaż muszę powiedzieć, że w wypowiedziach ministrów było bardzo wyraźnie podniesione, że na pewno na jedną rzecz się nie zgodzą, mianowicie na utratę przez instytuty poszczególnych ministerstw środków na działalność statutową. Ja myślę, że wiele spraw można wyjaśnić w toku bardzo jasnej, takiej wyraźnej dyskusji. Mam nadzieję, że również to będzie miało miejsce w dniu jutrzejszym. Natomiast powiedzmy sobie również i to, że ponieważ utworzenie NIT-u jako części składowej strategii odpowiedzialnego rozwoju, jeżeli można uznać za sprawę przesądzoną, to natomiast kwestia określenia roli, działalności, struktury NIT-u jest sprawą całkowicie jeszcze do dyskusji. Tym bardziej, jeżeli przywołamy to, co jest w strategii odpowiedzialnego rozwoju określone, że NIT to jest hubem, a jeżeli hubem, to znaczy jest swojego rodzaju centralnym punktem działania w odniesieniu do członków, do tych instytutów, które są członkami tego hubu. Mi się wydaje, że jeżeli potrafimy znaleźć, a mamy wiele argumentów, znaleźć i uwypuklić te argumenty, to sądzę, że ta struktura NIT-u przyjmie taki charakter, który jest jedynie logiczny, czyli ten charakter dwupoziomowy. I w ten czas można założyć, że ponieważ w skali europejskiej, tak jak było powiedziane przez profesora Pregiela, co wszyscy wiemy, no są duże organizacje badawcze, do których należą takie jak Sound Energy Atomic, jak Fraunhofer czy TNO, ale trzeba powiedzieć, że to są organizacje, które mają już tradycję 80 lat, całkowicie autonomiczne. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tworzenie NIT-u powinno być oparte o tą rolę, wielką rolę instytutów badawczych w naszym kraju jako centra badań i rozwoju poszczególnych gałęzi gospodarki, to ten czas znajdziemy wspólny język i będziemy mogli rzeczywiście być usatysfakcjonowani, że powstaje nowa struktura jako dużej organizacji badawczej z jednoczesnym zachowaniem wszystkich innych instytutów poszczególnych, działających w ramach poszczególnych innych ministerstw. To nie jest przestarzała struktura. To, co ma miejsce w ministerstwach poszczególnych, to jest naturalne rozwiązanie, że instytuty badawcze w tych ministerstwach prowadzą określone badania stosowane na rzecz odbiorców rynkowych, a ministerstwa przecież prezentują politykę naszego rządu. To jest rozwiązanie całkowicie naturalne i powinno w dalszym ciągu funkcjonować. Chcę jeszcze dodać do tego, że jeżeli chodzi o działalność NIT-u, to bardzo ważne elementy tej działalności podniósł właśnie pan Kisielewski, mówiąc o tym, że przecież naruszenie jakby formy działania naukowego NIT-u, Instytutu Badawczych Wchodzących działających w ramach NIT-u jest rzeczą bardzo szkodliwą dla instytutów, dla polskiej nauki, dla polskiego przemysłu. Podobnie również bardzo ważna uwaga pana odnośnie tego, że to, co ma miejsce w tej chwili, jeżeli chodzi o realizację programu Inteligentny Rozwój, jest złą koncepcją tego programu, ponieważ stworzyło taką sytuację, że instytuty badawcze, a właściwie wszystkie jednostki naukowe w naszym kraju nie są równoważnymi partnerami przedsiębiorstw w realizacji projektu w ramach programu Inteligentny Rozwój. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwie osoby z sali i będziemy kończyli powolutku dyskusję. Niestety kończymy. Profesor Henryk Skarżyński i profesor Barbara Rymsza, bo jeszcze nasi dyskutanci chciałem, żeby mieli szansę ustosunkowania się czy uzupełnienia swojej wypowiedzi. Henryk Skarżyński, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Z natury realny optymista ze smutkiem przysłuchuje się tej dyskusji, bo to jest smutna dyskusja. Uświadamiamy sobie, że niewiele zrobiliśmy, że ocena o nas, o naszej pracy jest kiepska w tym i w tamtym miejscu. Nie wiemy dlaczego.
to oznacza, że ten potencjał, jaki reprezentujemy, chyba nie do końca był wykorzystany. Chociażby do tego, żeby przedstawić wtedy, kiedy to było trzeba, albo zmienić strategię. Wyrażono tutaj dzisiaj wiele bardzo poważnych opinii, uzasadnionych i co z tego. To nie dotyczy tylko NIT-u. Tak naprawdę dotyczy wszystkich instytutów, dla których jeszcze nie ma pomysłu i pewnie nie będzie. Czy coś możemy zrobić? No nie możemy wdać się w dyskusję, czy jesteśmy za NIT-em, czy przeciwko NIT-em, bo to tak, jakbyśmy głosowali za rządem albo przeciwko rządowi. A my nie jesteśmy żadną opcją polityczną. My dzisiaj chcielibyśmy dyskutować, czy jesteśmy za rozwojem, tak jak tu powiedziano, określonego kierunku nauki i wdrożeń w Polsce, za reprezentowaniem tych osiągnięć na arenie międzynarodowej, czy ta reprezentacja interdyscyplinarna ma być przez jedną jednostkę, czy kilka jednostek, bo dobrze wiemy, że w przeciwnym razie nasza obecność na kongresach i konferencjach międzynarodowych będzie naszą osobistą satysfakcją, a nie spójną polityką na arenie międzynarodowej. Inaczej nie będzie. Jeżeli tak jest, no to czy możemy zmienić? Czy możemy powiedzieć, że wzięliśmy, że weźmiemy w następnych dwóch tygodniach udział w kolejnych 20 spotkaniach? Moim zdaniem nie ma to sensu. Ja bym proponował, żeby jutro powiedzieć, że sukcesem rządzących obecnie będzie, jeżeli w sposób nieskrępowany utworzą nową jednostkę, pokażą swoją wizję, a my na pewno nie będziemy w niej przeszkadzać. Swoje zdolności, swoje umiejętności. No bo trudno mi z politologiem dyskutować i przedstawiać pewne racje. I że sukcesem rządzących będzie również, jeżeli stworzą ramy, może trudne, może bolesne, dla wszystkich obecnych podmiotów, żeby się w nim odnalazły. Bo to będzie oznaczało, że z tych 40 tysięcy, może 36, to będą ich zwolennicy. Może to jest szansa. W tej takiej dyskusji zawsze dobrze jest odnieść się do twardych faktów, czy się jest wiarygodnym, czy nie. Nasz instytut w tej rubryce jubileuszowej, 20-letnim okresem działalności, to niewielki instytut. Ale to nie jest z powodu działania ministra. Od 14 lat wykonujemy na świecie najwięcej operacji. Poprawiający słuch, czyli lecząc pacjentów. Nie ma takiego instytutu w świecie. I nie ma takiego instytutu w świecie, który miałby w ciągu 3 lat przyznane prawa do organizacji 6 międzynarodowych konferencji, w tym 3 kongresów światowych. To są fakty. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja jestem pracownikiem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, ale nie jako inżynier, konstruktor, mostowiec chciałabym do Państwa, tylko jako przedstawiciel Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wiem, że w tej chwili wszyscy drżą, co z tej parametryzacji i kategoryzacji wyniknie, a mnie się wydaje, że akurat ona jest rzeczywiście takim narzędziem, które może da szansę na zmianę oceny jakości pracy instytutów, bo do tego właśnie chciałam nawiązać. To, że ta ocena jest nie najlepsza, to świadczy fakt wykorzystania różnych dziwnych argumentów w uzasadnieniu do ustawy. Ale wydaje się, że poczekajmy może jeszcze chwilę na wyniki tegorocznej kategoryzacji. I tutaj korzystając z okazji chciałabym przekazać takie trochę nieoficjalne informacje, że kategoryzacja już ruszyła z pewnymi problemami, bo system, który mają wykorzystywać ewaluatorzy, nie do końca jest sprawny i są pewne problemy. Teoretycznie do połowy lipca oni powinni przeprowadzić weryfikację danych, które Państwo przekazaliście do ministerstwa. Pewnie będą spore trudności z tym, żeby do tego terminu zdążyli. Teoretycznie ministerstwo przewiduje, że w październiku powinny się pojawić decyzje co do przyznanej kategorii poszczególnym jednostkom. Więc i instytuty badawcze
powinny tę informację uzyskać. Natomiast cała procedura kategoryzacji tegorocznej według planów powinna się zakończyć dopiero w kwietniu, po całej procedurze odwołań. Więc myślę, że te prace nad ustawą, nad taką czy inną formą zmiany organizacyjnej działania instytutów, dobrze by było zgrać terminowo także z tymi informacjami. Wydaje się, że one jednak powinny dawać szansę na poprawę oceny jakości wyników badań, prac realizowanych w instytutach badawczych. Dziękuję. Dziękuję bardzo i mam pytanie, czy nasi uczestnicy debaty chcieliby jeszcze coś powiedzieć, uzupełnić? Proszę bardzo. Tylko chciałam Państwu powiedzieć, że rzeczywiście się uważa, że instytuty, które wejdą w strukturę NIT, jest to miejsce dla robienia habilitacji wdrożeniowych. Natomiast ciągle jeszcze mamy do zaopiniowania tak zwane habilitacje wdrożeniowe. My jako Komitet Polityki Naukowej mówimy, że to jest miejsce dla wdrożeniowych doktoratów, ale jednocześnie opiniujemy również w innym projekcie habilitacje wdrożeniowe, tak? Ale mówimy my jako Komitet Polityki Naukowej habilitacjom wdrożeniowym na razie się sprzeciwiamy. Natomiast rzeczywiście tu się toczy jednocześnie prace nad różnymi projektami, rozporządzeniami, ustawami i to jakoś się powinno w pewnym momencie połączyć, prawda? Dlatego, że w projekcie ustawy nauce 2.0, tam jest takie działanie projakościowe, tak nam się wydaje, że tytuły, habilitacje i tytuły profesorskie można wykonywać w jednostkach skategoryzowanych jako A+ i A, natomiast doktoraty w jednostkach skategoryzowanych jako chyba B+. A na razie nie wiadomo jeszcze, jakie będą narzędzia ewaluacji instytutów, które będą wchodzić w skład NIT-u. Czy to będzie Kane, czy to będą inne narzędzia ewaluacji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja myślę, iż niewiele zmieniłbym, wsłuchując się w głosy innych dyskutantów w swoim stanowisku. Moim największym zaskoczeniem, bo odnoszę się do uwagi pani profesor, na ręce premiera Morawieckiego, nie premier Szydło. Moim największym zaskoczeniem od paru miesięcy bardzo intensywnej pracy było właśnie stanowisko premiera Morawieckiego. Powiem to wprost. On traktuje instytuty przemysłowe jako, powiedziałbym, problem polityki naukowej. Na całym świecie instytuty przemysłowe traktuje się jako problem technologicznej polityki przemysłowej. Ja bardzo bym nie chciał powiedzieć, że państwo jesteście trzecią częścią polskiej nauki. Wy jesteście, trochę przesadnie, pierwszą częścią polskiego przemysłu. Wy jesteście tym środowiskiem, który i rozbudza ambicje technologiczne przemysłu i dba o jego poziom technologiczny. I dla mnie, tak jak pan wspomniał, panie dyrektorze, o mistrze Jurgielu, ja patrzę na niego z ogromną sympatią. Ja bym bronił zębami i rękami instytutów rolniczych i ich usytuowania. Ja byłem pewien, że to samo zrobi minister. Ja co prawda rozpoczynałem karierę technologiczną, kiedy był to minister przemysłu, ale traktuję, że jest gdzieś w Polsce taki minister, który dba o przemysł, nie tylko o zdrowie, o rolnictwo. Jeśli mam do końca być szczery, trochę nieszczęściem jest, że pan minister Morawiecki został minister finansów. Dla każdego rządu minister finansów jest to najważniejsza z funkcji. Ona decyduje prawie o wszystkim w polityce gospodarczej, nie tylko. I on jest tak zaabsorbowany problemami finansów i budżetu całego państwa i spięcia
tych wszystkich zobowiązań niemałych społecznych, które rząd podjął, iż faktycznie my nie mamy partnera na tym szczeblu, z którym można by mówić o polityce technologicznej, przemysłowej. Bo nie wierzę, a proszę wierzyć, że staram się jeszcze myśleć normalnie, że tym partnerem będzie tylko minister nauki. Dla ministra nauki szkolnictwo będzie zawsze problemem numer jeden z oczywistych powodów, dla których nie chciałbym mówić. I to dobrze. To jest przyszłość polskiej inteligencji wszystkich rodzajów, to jest przyszłość Polski. Oczywiście dla szkolnictwa wyższego nigdy, i to też jest dobrze, głównym zadaniem nie będzie uzdrawianie technologiczne polskiego przemysłu. Tego nigdzie nie ma na świecie. I oczywiście tego nie będzie w Polsce, jakiekolwiek by zapisy w ustawie nie powstały. Nie chcę mówić rzeczy, które są banałami dla państwa, bo to są dla państwa banały. I problem, pani profesor, polega nie na tym, że ja nie wiem, do kogo pisać. Problem polega czymś gorszym. Nie mam takiego adresata. I dlatego raz jeszcze powtórzę, ja to panu premierowi Morawieckiemu powiedziałem wprost, że panie ministrze, panie premierze, no my nie mamy w Radzie Ministrów partnera, który by bronił interesów przemysłu. Ja nie chciałbym powiedzieć, że rolnictwo to jest coś gorszego. Nie. Ja też urodziłem się na wsi. Bym tak powiedział, no nie do końca, ale wychowałem się na wsi. Bardzo sobie cenię ten obszar działalności. I nie chciałbym dalej mówić. Ja chciałem w ten sposób tylko usprawiedliwić. Mamy bardzo trudną sytuację. Ja nie chciałbym mówić o wiedzy ludzi, którzy tą ustawę układają, o przemyśle, o technice. Ja także mogę powiedzieć, że mogę parafrazować, że reforma nauki przemysłowej to jest zbyt poważna sprawa, by zostawić tylko ludziom zajmującym się nauką przemysłową. Nie chciałbym formułować takich tez, ale proszę wierzyć, sytuacja jest bardzo trudna i faktycznie, panie dyrektorze, proszę się nie obawiać. Pan minister Jurgiel obroni pozycję i obroni dotację statutową. Nie mam żadnej wątpliwości, bo argumenty są tak przejrzyste, że rząd musi przyjąć jego argumenty. Problem polega na tym, że jak ministrowie nie chcieli dać swoich instytutów do NIT-u, a trzeba go było stworzyć, no minister rozwoju mówi, no to bierz moje do ministra nauki. I coś więcej. Myśmy stworzyli zespół przy ministrze rozwoju, bo ja przyjąłem tezę, że to właśnie on jest najważniejszym naszym partnerem w tej rozmowie. Pan minister Morawiecki powiedział, nie, to wziął minister Gowin. Proszę, panie Emilewicz, panu Gowinowi zostawić pierwsze skrzypce. Pan premier Gowin decyduje, jak polska nauka ma wyglądać. Ja się natomiast martwię, jak polski nowoczesny przemysł ma wyglądać. I tyle mogę dodać, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni państwo, rzeczywiście sytuacja instytutów nie jest wesoła. Może nawet Andrzeju, jeszcze chwileczkę, jeszcze gościa mamy, dobra? Moment. Proszę państwa, no ja niestety chciałbym się solidaryzować z głosem pana profesora Skarżyńskiego. To jest smutne przesłanie tej dyskusji. Po pierwsze, tu pani profesor mówiła o doktoracie wdrożeniowym. Z jednej strony mówi się o tym, ale ciągle ja mam takie wrażenie, że te argumenty są nieprawdziwe przedstawione przez ministra Dardzińskiego, bo one nie mają żadnego umocowania w przepisach, bo w ustawie wprowadzającej doktorat wdrożeniowy, czyli zmianie ustawy o stopniach i tytułach, mówi się, że trzeba pracować w przemyśle, a nie w instytucie czy w NIT-cie. Czyli to nie jest prawda. Druga prawda jest taka, że ja po prostu nie mogę zrozumieć, jak to tak może być, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wykreślił z ustawy o zmianie ustawy o stopniach i tytułach habilitację uznaniową. To nie jest habilitacja wdrożeniowa, proszę państwa. To jest habilitacja uznaniowa, bo to organ jednoosobowy uznaje kogoś za habilitowanego. I teraz minister Dardziński na 11 stronie wpisuje to w inną ustawę, żeby nikt tego nie zauważył. Dlatego to jest bardzo dla mnie niepokojące, bo ja się boję, że nasza dyskusja
to jest mówienie do kogoś, kto nas kompletnie nie słucha. To znaczy on mówi, że na koniec będzie jakiś projekt, a potem się może okazać, że do Sejmu wpłynie ten sam projekt, a myśmy tylko się nagadali. Dlatego, że jest jakaś dziwaczna sytuacja, bo dla mnie ona jest dziwaczna, że jeżeli nawet własna opcja polityczna nie akceptuje pewnego rozwiązania, to minister wpycha je kolanem na 11 stronie, żeby nikt tego nie zauważył. I dlatego mam do państwa apel. Ponieważ wydaje się, popieram tutaj głos pana wiceprzewodniczącego, że to jest, że instytuty badawcze to jest dobro narodowe. Żeby ono mogło się rozwijać, musimy tworzyć podstawy dla prestiżu pracownika, który pracuje w instytucie badawczym. Tak? Czyli to miejsce pracy musi być prestiżowe, żeby przyszli najlepsi młodzi ludzie. Bo nie ma sensu tworzyć instytutów badawczych na bazie tych, którzy się nigdzie nie załapali. A zatem trzeba stworzyć tym młodym ludziom jak najlepsze możliwości rozwoju. Ta ustawa tego zupełnie nie daje. Ta ustawa wprowadza ich w ślepą uliczkę, która do niczego nie prowadzi, bo gdyby oni chcieli wyjść do nauki akademickiej, to nie mają takiej możliwości. I jeszcze jedno. Obawiam się, że jedynym rozwiązaniem jest to, że każdy z nas musi się wziąć i nie w tym gremium, którym się wszyscy zgadzamy co do tego, tylko zacząć szukać dostępu do posłów, którzy będą tą ustawę głosować i przekonać ich, że to jest dramatyczne rozwiązanie, które zniszczy ich elektorat. Tak? To znaczy oni poniosą tego konsekwencje. Nie minister Gowin, nie minister Dardziński, bo to jest partia kanapowa, tylko Prawo i Sprawiedliwość poniesie konsekwencje przy najbliższych wyborach. I oni muszą to zrozumieć. I jak każdy z nas im to powie w swoim regionie, w swoim okręgu wyborczym, to jest szansa, że oni to może zrozumieją. I tutaj ważne też, żeby państwo namówili do tego swoich młodych współpracowników, bo to oni powinni przede wszystkim powiedzieć tym politykom, że jeżeli to przeprowadzicie, to jest bilet, nasz bilet w jedną stronę. Bo w zasadzie jedynym rozwiązaniem jest wziąć i szukać miejsca rozwoju gdzie indziej. I o to do państwa apeluję. Ostatni Andrzej Krieger, bo już po czasie jesteśmy. Tak, ja bardzo krótko. Chciałbym nawiązać też do tej tak określonej smutnej sytuacji. Ona jest trudna, nie wiem, czy ona jest smutna. Ona jest naprawdę trudna, ale jestem przekonany, że jeżeli znajdziemy rozwiązanie i wyjdziemy z tego, to wyjdziemy wzmocnieni. Jestem przekonany, że powinniśmy wykorzystać każdą sytuację, żeby przekonywać, żeby dostarczać kolejnych argumentów i walczyć o to, że o naszą przyszłość. Walczymy o naszą przyszłość. Jestem przekonany, że wyjdziemy z tego wzmocnieni. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Wszystkim dziękuję uczestnikom debaty, też naszym sprzymierzeńcom, bo tak traktuję państwa, nie tylko również Radę Główną Nauki Szkolnictwa Wyższego i inne organizacje, z którymi współpracujemy. Dziękujemy za swoje poglądy, refleksje, będziemy z nich korzystać i gwarantuję, będziemy z państwem współpracować. Jeszcze raz proszę o